Jako firma jesteśmy w stanie spełnić wszelkie oczekiwania naszych klientów, więc można powiedzieć, że szyjemy pojazd na miarę. I ten pojazd jest naszą konstrukcją, właścicielem dokumentacji jesteśmy my, jak również designu, więc możemy go dostosować do potrzeb każdego klienta. Możemy zastosować platformę załadowczą, możemy lemierz, możemy inne rzeczy wyposażyć ten pojazd, tak jak klient będzie sobie tego życzył. Poziom opancerzenia Tura jest w poziomie pierwszym, ale również mamy opcję w poziomie drugim, jeśli chodzi o stanach 45-69. Są to na pociski 7-62, jak również opancerzenie w pierwszym poziomie minoodporności, czyli na drobne granaty. Oczywiście pracujemy cały czas rozwojowo nad koncepcją podwyższenia właściwości balistycznych, jak również minoodporności. Standard jest to przy poziomie pierwszym 8 osób desantu, kierowca i dowódca, jednakże przy wyższym poziomie opancerzenia będziemy musieli zredukować troszeczkę ilość osób, ale to pokaże następny czas. Oczywiście pojazd jest dostosowany do tego, że mamy zarówno wyłaz, jak miejsce do tego, żeby zastosować zdalny moduł uzbrojenia, tudzież inne rzeczy jak wyrzutniki granatów dymnych. Pojazd jest wyposażony w luki strzelnicze, które można stosować do indywidualnej broni funkcjonariuszy. Na tegorocznych targach prezentujemy poza Turem 6 propozycję Tura 5. Jest to wysokiej mobilności platforma dla służb specjalnych, jak również pokazujemy nowe podwozie Iveco, która może być stosowane pod pojazdy typu Topola S do przewozu pojemników na niewybuchy, jak również pod pojazdy sanitarne czteronoszowe. I model pojazdu Bubr jest to platforma, wielofunkcyjna platforma, tak naprawdę pod wojska rozpoznania czy biologiczne, tudzież inne zastosowania jako pojazd amfibijny wysokiej mobilności. Platforma pojazdu Bubr jest zaprojektowana przez nas. Jest to propozycja pod lekki opancerzony transporter rozpoznania. Wielofunkcyjna platforma, obecny prezentowany model na targach jest to model pod 5 osób, jest zdalnym systemem modułu uzbrojenia, ma na pokładzie swoim system kamer, ma system głowicy, radaru. Jak również można powiedzieć, że jest to pojazd modułowy i możemy go konfigurować pod inne zastosowania. Jest to pojazd, trzeba zaznaczyć, amfibijny i wysokiej mobilności, więc jest to pojazd 13-tonowy, który może pokonać wszelkie typy gruntów, bezdroży i innych tego typu miejsc. Firma nasza ma w swoim portfolio wszelkiego typu pojazdy opancerzone i nieopancerzone. Dostarczamy co roku pojazdy dla służb mundurowych, takie jak Inspekcja Transportu Drogowego, Służba Więzienna, Policja, są to pojazdy patrolowe. Można powiedzieć, że jesteśmy firmą, która działa w tym sektorze, zarówno cywilnym, jak i mundurowym, i dostarczamy różnego typu pojazdy specjalistyczne do naszych służb.